Idziesz, Pieter, idzie powoli, nie spierdziel się powoli. No, Gregor, dajesz film cały, ja poszedł. Zimna belka, se rękę podłożę, żeby se kulek nie zmrozić. Jak tu jest wygodnie, jak na kiblu w Japonii. O kurde, butów nie przebrałem. A sędziowie się nie kapną. Co, że w lakierkach? Niedziela jest, skoki. Portfel, klucze, paszport, dobra, jest wszystko. No sędzia, puszczaj, przecież nie wiejasz tak bardzo. Już mi ręka zdrętwiała. Żyła dziecko, patrz na mnie. Ale śniegu nawaliło. Kurde, ale bym se na narty pojechał. Gdzie jest to gniazdo trenerów? Gdzie ojcy? Który tu, mój? Tu, widź mnie! Jedź! Macha mi! Tu jestem! Żyła, jedź do jasnej anielki! Piotr Żyła! Trzeci po pierwszym skoku! 135,5 metra odległość naszego reprezentanta! Trzymajmy kciuki za Piotka, żeby się nie spalił! Ale się spaliłem! O, jaka ta skocznia jest głupia! O, chyba jadę, o to dupka na buty, garbik i na progu tam będzie fajeczka. Tylko, kurde, jak ten próg jest daleko, no ja tam nie dojadę po prostu. A se zamknę oczy, se odpocznę. Chwila, czy ja zamknąłem pokój w hotelu? A czy ja se piwko schłodziłem? Żelazko przecież! Już myślałem, że się nie wybije, to teraz wszystko w rękach Boga. Zdrowaś Mario, łaski pełne. No już w powietrzu. Pieter, chowamy podwozie. Ale widoki, no nic ino się cieszyć normalnie. Lecę, bo trener tak chce. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wiatr niesie mnie. Kurde, lubię Rynkowskiego, ty. Ciekawe, czy Małysz to ogląda. Dreamlinery wracają do Polski. O, czas ląd. Ale się ludzie cieszą. Też jarali chyba. No teraz czas lądować. Tu Pieter 28, proszę o pozwolenie na lądowanie. Dobra, Pieter, wysuwamy podwozie i telemark. Tylko chwila, czekaj, prawa czy lewa do przodu? A chuj, lewa! Brawo! Pięknie! Pięknie! To jest także okolica rozmiaru skoczni! To jest świetny skok Polaka! Pieter, hamuj, bo się w reklamy wpierdzielisz, hamuj! Kurde ty, jaki skok, jak to się stało w ogóle, ty się koledzy teraz poobrażają. Chwila, tylko jak ja teraz taki zjarany na konferencję pójdę, nie, ja tam nie idę, nie, a bo nie, w kasku pójdę.